Cześć, ja jestem Anjon i witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam free-to-play friendly team, który pozwoli Wam farmić epicki gear w Grave of Curse. Grave of Curse powinno być Waszym priorytetem, jeśli chodzi o zdobywanie sprzętu. Epickie sety, które są tam do zdobycia, podrasują Wasz DPS i umożliwią płynny progres w grze. Interesuje nas poziom czwarty, bo to od niego zaczynają dropić epickie kryształy i epicki sprzęt. Na tym poziomie dobrze mieć już team czterogwiazdkowych czempionów, ale dzięki strategii, którą Wam pokażę, poradzicie sobie mając jedynie tanka i DPS-a na poziomie 85-90. W tym dungeonie kluczowe jest odpowiednie rozmieszczenie czempionów na polu bitwy. Harpia teoretycznie zadaje obrażenia od trucizny wewnątrz takiego patternu, jaki widzicie na ekranie, jednak w praktyce nasi czempioni poza tankiem oczywiście będą bezpieczni. Jeśli tak jak ja korzystacie z jednego tanka i jednego range DPS-a, rozmieśćcie czempionów właśnie w taki sposób, jak widzicie na ekranie. Dzięki temu prawie cały damage bossa będzie skupiony na tanku, a naszych trzech healerów będzie mogło się skupić na utrzymaniu przy życiu tylko tego jednego czempiona. Ja jako tanka użyłem Horusa, a DPS-em jest nasz Adventurer, czyli postacie dostępne dla każdego. Oprócz tanka i DPS-a w teamie jest trzygwiazdkowych healerów na 70 poziomie. Jak widzicie, korzystałem nawet ze sprzętu common i nie miałem na wszystkich czempionach artefaktów. Pamiętajcie o ustawieniu aury Horusa, to dodatkowe HP naprawdę robi różnicę. Bez niej zdarzało się, że Horus nie wytrzymał naporu harpii, która potrafi naprawdę mocno uderzyć, zwłaszcza jeśli nie ma na sobie attack penalty. W miarę progresu w grze, tą strategię możecie z powodzeniem wykorzystywać na wyższych poziomach Grave of Venom. Cały run zajął około 4,5 minuty, dlatego przyspieszę go dla Was. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie proszę łapkę w górę i do zobaczenia.